Piątek, 22 stycznia. Pozdrawiam serdecznie i witam na pierwszym w tym roku czacie. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Mam nadzieję, że na większość z nich będę w stanie na bieżąco odpowiedzieć. Zwykle zaczynamy nasze czaty od sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście. Ta jest według informacji sanepidu dość stabilna. W ostatnim tygodniu w Szczecinie mieliśmy około 740 przypadków zachorowań. Niestety 21 osób zmarło z tytułu zakażenia COVID-19. Monitorujemy oczywiście w miarę możliwości tą sytuację na bieżąco. Jeżeli chodzi o zmiany w zakresie obostrzeń, to po pierwsze dzieci z klas 1-3 wróciły do szkoły. Na ten moment mamy dość wysoką frekwencję w szkołach, pojedyncze przypadki zachorowań, więc mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i nasi najmłodsi będą mogli kontynuować naukę. Mam nadzieję, że w przyszłości również i starsze klasy będą mogły trafić do placówek i zamknąć ten okres nauki zdalnej. Nasze żłobki i przedszkola również pracują normalnie. Zdarzają się pojedyncze zamknięte oddziały. Tak naprawdę tam ta sytuacja już jest ustabilizowana od dłuższego czasu. Ruszył, jak wiecie, Narodowy Program Szczepień. Nie bez kłopotów, bo tych szczepionek, jak widzimy wszyscy, jest dość mało. Na początku była obawa, ilu z nas będzie chciało się szczepić. No w tej chwili widać, że jest spora grupa także seniorów, którzy chcą skorzystać z tej możliwości ochrony przed wirusem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na rządowe strony www.gov.pl w zakładce Szczepimy się. To jest miejsce, gdzie otrzymacie wszelkie informacje związane ze szczepieniami. W Szczecinie mamy 34 punkty szczepień. Oczywiście na dzień dzisiejszy szczepimy grupę 0, czyli medyków. Ona jeszcze nie została wyszczepiona w 100%. Jeżeli chodzi o pierwsze szczepienie, rozpoczęły się już drugie szczepienia, ale też rozpoczynają się szczepienia naszych seniorów. Najpierw 80+, potem 70+. Też wiemy, że można się rejestrować. Nie jest to łatwe, bo trudno dziś, jaką mamy wiedzę z informacji medialnych, dodzwonić się do infolinii, ale też część osób wybrała możliwość osobistego zarejestrowania się w punktach szczepień, więc to się dzieje i mam nadzieję, że te dostawy będą bardziej regularne do naszego kraju i również w Szczecinie będziemy mogli w krótkim czasie zaszczepić wszystkich seniorów, którzy wyrażą na to chęć. Oczywiście wspieramy również osoby niepełnosprawne, jeżeli chodzi o transport do punktów szczepień. Tutaj zapraszam na stronę koronawirus.szczecin.pl w zakładce szczepienia. Tam są informacje, w jaki sposób zamówić taki transport, kto może z tego skorzystać. Mamy transport specjalistyczny dla osób z problemami w poruszaniu się, a także dla osób starszych, więc takie szanse na dowiezienie do punktu szczepień są. Także będziemy mieli w ramach naszej szczecińskiej przychodni możliwość wysłania takiej ekipy lekarza i pielęgniarki do szczepień w domach, więc taka sytuacja też będzie możliwa. Więc zajrzyjcie na strony, tam będą informacje i ewentualnie szansa na znalezienie kontaktu i też wypełnienie odpowiednich formularzy po to, żeby z tego transportu skorzystać. Parę informacji na temat budżetu obywatelskiego. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddali swoje głosy w tej edycji, która zakończyła się przed chwilą. W sumie 29 projektów, 28 lokalnych i jedno ogólnomiejskie. Jeden ogólnomiejski, który wygrał, to instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie Miejskim w Szczecinie, na stadionie, który się remontuje w tej chwili. Na ten projekt oddało swoje głosy 11 507 mieszkańców naszego miasta. W sumie ponad 29 tysięcy osób brało udział w głosowaniu i w sumie oddaliśmy 135 tysięcy głosów. Więc mimo pandemii, mimo pewnych kłopotów z propagowaniem tych projektów budżetu obywatelskiego, to się udało i będziemy powoli przystępowali do realizacji tych pomysłów. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie www.sboszczecin.eu. Tam można odszukać te
projekty lokalne, które zostały wybrane w poszczególnych dzielnicach naszego miasta. Zapraszam na tę stronę wszystkich zainteresowanych i mam nadzieję, że z tych projektów będziemy, z ich realizacji będziemy się wszyscy mogli cieszyć. Oczywiście wszystkie bieżące informacje, wiadomości znajdziecie na naszej stronie www.wiadomościszczecin.eu. Polecam, zapraszam, a teraz przejdziemy do zadawania pytań i do, mam nadzieję, odpowiedzi. Pani Mirosława. Dzień dobry, panie prezydencie. Coraz więcej jest pochówków na cmentarzu przy ulicy Bronowickiej. Autobus kursuje co godzinę. Czy nie powinno się zwiększyć częstotliwości kursowania tego autobusu? Przyjmujemy tę uwagę, pani Mirosławo. Postaramy się przyjrzeć przy korekcie siatki połączeń tej częstotliwości, aby osoby, które chcą rzeczywiście trafić na cmentarz zachodni, miały tą większą możliwość skorzystania z transportu autobusowego, bo rzeczywiście jest on coraz częściej wybierany przez naszych mieszkańców w celu pochowania swoich bliskich, więc rzeczywiście może się tam coraz więcej osób pojawiać. Pani Teresa. Panie prezydencie, kiedy odpowiedzialne służby za stan dróg zajmą się ciekiem wodnym na ulicy Chorzowskiej? Od 12 lat ulicą płynie rzeka, nikt z tym nic nie robi, mamy XXI wiek. Pani Teresa, również dziękuję za informację. Postaram się przekazać odpowiednim służbom. Myślę, że tutaj też nie tylko Zarząd Dróg, ale także Zakład Usług Komunalnych, bo jeżeli chodzi o cieki wodne, przepusty, to ta służba miejska się tym zajmuje, więc wyjaśnimy tę sprawę i być może uda się znaleźć rozwiązanie. Pewnie takich przypadków z ciekami jest więcej, szczególnie teraz, gdy pojawiły się roztopy i po tych opadach śnieżnych trochę więcej wody będzie się tutaj pojawiało. Pan Jacek pyta, kiedy remont placu Batorego? Panie Jacku, jest to inwestycja wpisana do budżetu, więc proszę o trochę cierpliwości. Szykujemy postępowanie i myślę, że plac Batorego też zmieni swoje oblicze i będzie takim ważnym, fajnym elementem w tej części Szczecina. Długo czekamy na to zadanie, ale myślę, że efekt końcowy będzie rzeczywiście udany. Pan Patryk pyta. Dzień dobry, panie prezydencie. Czy miasto ma w planach przełączenie miejscowości blisko Szczecina, które się dynamicznie rozbudowywują? Czy będą wymienione nawierzchnie ścieżek rowerowych z kostki brukowej na asfalt i czy pojawi się więcej parkingów rowerowych? Panie Patryku, rozpocznę od końca. Otóż jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe i wymianę nawierzchni, no to jest to robione wyłącznie w sytuacji, gdy mamy jakieś uszkodzenia, które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu. W tej chwili rzeczywiście już nie budujemy ścieżek rowerowych z kostki. Raczej staramy się, żeby to były bardziej gładkie nawierzchnie, stąd na nowych inwestycjach pojawia się asfalt. Jeżeli chodzi o parkingi rowerowe, to oczywiście tutaj też często współpracując z radami osiedli, wybieramy takie miejsca, gdzie te stojaki na rowery są dostawiane, więc jeżeli ma Pan takie wnioski, to najchętniej przez Radę Osiedla. Co do pierwszego Pańskiego pytania dotyczącego przyłączenia gmin ościennych, no to chcę powiedzieć, że nie jest to takie proste i oczywiste. Naszymi sąsiadami też są gminy, które się rozwijają, które dbają o to, aby zwiększała się liczba ich mieszkańców. Dotyczy to Dobrej, Kołbaskowa, Polic. Tak naprawdę gminy ościenne funkcjonują w naszym wspólnym szczecińskim obszarze metropolitalnym, dlatego takie ruchy ze zmianami granic nie są proste, gdyż muszą się na to zgodzić obie społeczności. Często te społeczności naszych sąsiadów są bardzo zintegrowane, więc trudno oczekiwać, aby tam stamtąd szły takie tendencje dotyczące podziału nieruchomości, choć często wyjeżdżając ze Szczecina wjeżdżamy szczególnie w kierunku gminy Dobra, w obszary, które tak naprawdę łączą się ze sobą w sposób funkcjonalny. Ale administracyjne granice są takie, jakie są i w najbliższym czasie żadnych zmian w tej materii nie planujemy. Pan Grzegorz. Panie prezydencie, kiedy Szczecińska Straż Miejska zajmie się usuwaniem braków z terenu miasta, które zalegają od lat, zarośnięte, zardzewiałe, porzucone? Na osiedlu Zawadzkiego stoi ponad 100, blokują inne miejsca parkingowe, bezcenne zresztą. Panie Grzegorzu, jest taka aplikacja Alert. Zapraszam do skorzystania z niej. Proszę zrobić zdjęcie, wysłać i na pewno ta informacja trafi do Straży Miejskiej. No, jestem zaskoczony, że około 100 pan naliczył na osiedlu Zawadzkiego. Ja sam miałem przyjemność parę razy zgłaszać właśnie wraki, które gdzieś tam stały i Straż Miejska w ciągu paru dni
te problemy rozwiązywała. Więc jestem przekonany, że jeżeli te informacje z konkretną lokalizacją trafią do naszych służb właśnie poprzez aplikację Alert, wówczas podejmiemy działania, podejmiemy interwencje i na pewno zostaną scholowane, uwalniając te miejsca dla innych samochodów. Pani Ewa pyta. Dzień dobry, panie prezydencie. Mam pytanie, czy planowana jest wymiana płyt chodnikowych w centrum miasta? Bogusława Łokietka, Lęgiewicza, Królowej Jadwigi są w fatalnym stanie. Pani Ewo, jak pani pewnie zauważyła, dokonujemy przebudowy kompleksowej ulic w tym ścisłym centrum miasta, między innymi Małkowskiego. Nie tak dawno była robiona Bogusława, więc staramy się te inwestycje prowadzić w sposób kompleksowy, tak aby całe fragmenty miasta zyskiwały nowy, były po prostu nowe, były, służyły mieszkańcom, kierowcom, ale także, a może przede wszystkim pieszym, którzy się tam poruszają i żeby były oczywiście dobrze odbierane przez mieszkańców, więc te remonty są prowadzone, natomiast wszelkie takie przypadki uszkodzeń, które gdzieś mogą zagrażać bezpieczeństwu, no to proszę zgłaszać również w aplikacji Alert. Zajmiemy się tym, postaramy się to naprawić. Najbliższą taką inwestycją, też dużą, będzie remont Alei Wojska Polskiego, właśnie na odcinku pomiędzy Kościołem Garnizonowym a Placem Szarych Szeregów, więc tam też te wszystkie chodniki będą wymienione na nowe. Wiele tych ulic czeka na remont, staramy się to sukcesywnie realizować, tak żeby rzeczywiście ta jakość poruszania się i funkcjonowania w ścisłym centrum była coraz wyższa. Pan Andrzej. Panie Piotrze, kiedy rozpocznie się remont torowiska na Wałach Chrobrego, Goleńczynej Przystoczni Szczecińskiej oraz Lubeckiego Ludowa? Panie Andrzeju, no niestety w tej perspektywie wymienione przez Pana torowiska nie będą przebudowywane, gdyż w tej chwili robimy niebuszewo, jak Państwo widzą, kierowcy szczególnie to zauważają, wyzwolenia Placu Rodła, Matejki, a także za chwilę Kolumba i Powstańców Wielkopolskich. To są te kluczowe inwestycje torowe w tej kadencji. Natomiast oczywiście przygotowujemy się powoli do kolejnej perspektywy i mamy nadzieję, że środki unijne znajdą się na przebudowę torowisk i wtedy oczywiście będziemy powoli szli w kierunku Stoczni Szczecińskiej, a więc u Celibuła, dalej potem Ludowa, Stalmacha i w kierunku na Gocław, więc to jest przed nami, ale niestety nie w tej perspektywie, więc na pewno do roku 2023 nic tutaj się nie wydarzy, poza jakimiś drobnymi naprawami, remontami, które tramwaje szczecińskie wykonują na bieżąco. Niestety musimy się uzbroić w cierpliwość. Są to bardzo drogie zadania inwestycyjne. Bez wsparcia środkami unijnymi jest je bardzo ciężko realizować. A teraz mamy te wielkie wyzwania na tych kluczowych szlakach komunikacyjnych, które wymagają przebudowy, remontu, tak aby przez kolejne 50 lat mogły służyć tramwajom, które w centrum Szczecina i na tych kluczowych szlakach komunikacyjnych są bardzo, bardzo ważne. Pani Krystyna. Dzień dobry, panie prezydencie. Może pan uda się znaleźć logikę nakazu PIMP rozebrania wiaty śmietnikowej, która stoi od 1961 roku. Teraz wspólnota ją wyremontowała i powiększyła, żeby zmieścić kuby stojące na zewnątrz. Te są konieczne do segregacji śmieci. Nie ma innego miejsca, żeby postawić wiaty. Jesteśmy w ślepym zaułku. Pani Krystyno, no, trzeba to wyjaśnić. Natomiast wydaje mi się, że PIMP, czyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, nakazuje rozebranie wiaty, która być może została rozbudowana bez stosownych dokumentów, a więc pozwolenia. To jest może powód. Zwrócimy na to uwagę, natomiast na pewno trzeba stosować się do reguł i przepisów, które obowiązują w tej materii. Każde działanie, które nie jest takim zwykłym, prostym remontem, wymaga projektu, wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę i tak to funkcjonuje, więc być może jest to jakiś błąd ze strony wspólnoty. Nie chcę tego przesądzać, bo nie znam tej sytuacji, ale ona jest oczywiście do wyjaśnienia. Chcę Panią zapewnić, że służby miejskie, także ten z nadzoru budowlanego, starają się z życzliwością podchodzić do wszystkich problemów naszych mieszkańców i na pewno będą pomagały w ich rozwiązaniu. Natomiast to nie zwalnia oczywiście z przestrzegania reguł i przepisów generalnych, które kwestie budowlane regulują. Pani Marta, kiedy pojawi się jakiś nowy żłobek na prawym brzegu zamiast kościoła? Pani Marto, pojawiają się nowe żłobki. Rozmawiamy w tej chwili z wieloma deweloperami na ten temat, także TBS Szczeciński przygotowuje takie obiekty. Staramy się lokować w tych częściach naszego miasta i w tych kompleksach budynków nowych, które są dawane do użytkowania, gdzie pojawiają się szczególnie
młodzi ludzie, a więc pojawiają się też dzieci i potrzeby tworzenia tam żłobków. Tych miejsc każdego roku tworzymy sporo, korzystamy także z programów rządowych i nie jest to alternatywa dla kościołów, są to dwa niezależne działania. Swoje miejsce na osiedlu mają oczywiście tereny pod usługi społeczne, ale także pod obiekty sakralne, wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego. Tak to funkcjonuje i właściwie w każdej społeczności, w każdym mieście. Panie Jarosław, czy miasto planuje wybudowanie kilku parkingowców, aby odciążyć ulice miejskie, ale i pomóc mieszkańcom i przyjezdnym w sprawach komunikacji? Mamy rozległe miasto. Mogło być płatne, choć mniej niż strefa i zbierałyby samochody, których będzie przypływać. Nie ma się co czarować w rzeczywistości. Panie Jarosławie, oczywiście mamy takie plany. Pierwszym parkingiem, który jest przygotowany, wielopoziomowym, będzie parking przy trasie zamkowej. To jest ważne miejsce, ponieważ w rejonie Starego Nowego Miasta tam parkuje sporo samochodów, są te kłopoty dla osób, które przyjeżdżają tam w różnych sprawach, więc chcemy tą przestrzeń uporządkować, aby tych samochodów mogło tam parkować więcej, z drugiej strony, żeby nie zastawiały tych wąskich ulic, które tam się znajdują i utrudniają poruszanie się po tej części Szczecina. Jeżeli chodzi oczywiście o dodatkowe parkingi, które będą się pojawiały w mieście, to będą w części związane z Szczecińską Koleją Metropolitalną, a więc tam, gdzie pojawiają się stacje, w wielu miejscach będą też dodatkowe miejsca parkingowe. Myślę, że ponad 1000 w sumie ich powstanie, więc to będzie też szansa dla tych, którzy chcą korzystać z kolei metropolitalnej, aby pozostawić samochód przy stacji na niepłatnym parkingu, przesiąść się do pociągu, który będzie jechał właściwie przez cały Szczecin i wtedy w sposób taki pełniejszy umożliwi to korzystanie z komunikacji miejskiej. Szczególnie myślę tutaj o osobach, które przyjeżdżają do Szczecina do pracy w celu załatwiania różnych spraw, więc taka jest idea naszego działania, choć mam świadomość, że zawsze tych miejsc parkingowych będzie za mało, bo mamy ponad 300 tysięcy samochodów w Szczecinie. Każdego dnia do Szczecina wjeżdża ponad 80 tysięcy aut, mówię o dniach roboczych, więc no, gdybyśmy nawet chcieli, to nie jesteśmy w stanie dla wszystkich zabezpieczyć miejsc parkingowych. Stąd pewne restrykcje związane ze strefą płatnego parkowania, stąd też pewne przywileje dla mieszkańców i zniechęcanie osób, które przyjeżdżają do Szczecina do pracy, aby szczególnie w strefie płatnego parkowania pozostawiały samochód na 8 godzin i w ten sposób blokowały miejsce, które powinno być miejscem rotacyjnym. Więc taka jest filozofia naszego działania. Myślę, że efekty tego będą już odczuwalne od 1 kwietnia, gdy te zmiany będą powoli wchodziły w życie. Pani Iza. Dzień dobry, panie prezydencie. Ponawiam pytanie dotyczące wprowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego przez Sącińska Karpacka. I jeszcze jedno pytanie dotyczące budowy szkoły przykredowej. Czy jest już data zakończenia budowy? Czy jest przewidziany oddział przedszkolny? W rejonie osiedla przydałoby się przedszkole. Najbliższa placówka znajduje się przy Bandurskiego. Pani Izo, parę pytań. Co do planu zagospodarowania przestrzennego, nie odpowiem na to pytanie w tej chwili, bo muszę to po prostu sprawdzić. Jest wiele planów w obróbce, więc nie mam takiej wiedzy. Wiem, że tamte tereny, które są przewidziane pod budownictwo mieszkaniowe, które są dzisiaj szczerymi polami, będą powoli przekształcane i przygotowywane do zabudowy mieszkaniowej, ale na pewno jeszcze nie w tej chwili, z uwagi też na kłopoty związane ze skomunikowaniem i dostarczeniem wszystkich mediów do tego obszaru. Jeżeli chodzi o szkołę przy ulicy Kredowej, to niestety wykonawca zszedł z placu budowy na skutek wypowiedzenia tej umowy przez nas. Po prostu nie realizował w terminie tego zadania, szykujemy nowy przetarg, więc na pewno nie da się zakończyć tego procesu inwestycyjnego do września tego roku, więc będziemy niestety szkołę kończyli w przyszłym roku, w 2022 i wtedy zostanie też uruchomiona. Oczywiście będą tam też oddziały przedszkolne, jak w każdej właściwie w tej chwili szkole podstawowej. Zgadzam się, że w tym rejonie powinno się pojawić również przedszkole i takie miejsce koło szkoły się znajduje przy jeziorku, więc mam nadzieję, że kolejną inwestycją w tej części miasta będzie właśnie przedszkole. Ale najpierw musimy skończyć szkołę, domknąć ten temat, przeprowadzić część dzieci ze szkoły podstawowej nr 7 do tego obiektu i umożliwić korzystanie mieszkańców z nowego obiektu szkolnego, bo na to mnóstwo dzieci czeka. Pan Jacek pyta, kiedy będą wymalowane pasy w strefie płatnego parkowania? Rozumiem, że chodzi Panu o powiększoną strefę płatnego parkowania. Otóż
tak jak Państwo doskonale wiecie, rusza ona od początku kwietnia. No i oczywiście w terminie przed uruchomieniem te miejsca parkingowe muszą być odpowiednio przygotowane, odpowiednio oznakowane, zarówno w oznakowaniu pionowym, jak i poziomym. I to będzie realizowane pewnie w miesiącu lutym, marcu, tak aby przygotować się do startu strefy. Będą też montowane nowe parkomaty, bo jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu i będą one ustawiane zarówno w tej części starej strefy, tak zwanej starej, i tej części, która została poszerzona ostatnią uchwałą Rady Miasta. Pan Kacper pyta: dzień dobry Panie Prezydencie, czy są jakieś plany na zakup tramwajów całkowicie niskopodłogowych? Pozdrawiam. Niestety w tej chwili nie planujemy zakupu tramwajów całkowicie niskopodłogowych. Być może w nowej perspektywie pojawi się taka szansa, pojawią się środki. Zwykle jest tak, że w środkach unijnych dostajemy przydział środków na tramwaje i torowiska. No i wtedy musimy te pieniądze podzielić, więc nie mamy nieograniczonego worka, tylko każde miasto, w zależności od wielkości, od liczby mieszkańców, dostaje odpowiednią szansę i możliwość skorzystania z tych pieniędzy. W tej perspektywie nie skorzystaliśmy z zakupu tramwajów, ponieważ mieliśmy pilne tematy torowe i tak wszystkie nie są realizowane z uwagi na istotny wzrost kosztów. Kupujemy częściowo niskopodłogowe tramwaje, które są składane w tramwajach szczecińskich. Są w tej chwili jeden z takich tramwajów też już wyjeżdża na nasze ulice, więc szukamy tutaj różnych rozwiązań, ale oczywiście przed tramwajem potrzebujemy dobrych torów i to jest wielkie wyzwanie tego czasu, aby właśnie Kolumba, aby Powstańcy Wielkopolskich były wyremontowane, żebyśmy tam mogli wreszcie wprowadzić tramwaje całkowicie niskopodłogowe, których 28 jeździ po naszych ulicach. Ale te tramwaje częściowo niskopodłogowe też spełniają swoje zadania, też mają możliwość przyjęcia na pokład osób niepełnosprawnych, czy osób na wózkach, czy też rodzin z dziećmi, więc to jest też rozwiązanie, które na pewno jest dużo lepsze i bardziej przyjazne dla pasażerów niż stare tramwaje, które do tej pory funkcjonują w naszej komunikacji miejskiej. Pani Małgorzata, dzień dobry Panie Prezydencie. Czy w planach inwestycyjnych na najbliższy okres jest może remont ulicy Okulickiego? W tej chwili nie mamy w budżecie remontu ulicy Okulickiego, natomiast rzeczywiście mamy sygnały, szczególnie dotyczące chodników przy tej ulicy, więc będziemy się nad tym zastanawiali, aby wprowadzić być może w przyszłym roku przynajmniej częściowo takie zadanie, które by troszeczkę poprawiło jakość poruszania się, szczególnie osób starszych w rejonie ulicy Okulickiego. Pan Kalet pyta: dzień dobry Panie Prezydencie, czy możemy liczyć na pomoc przedsiębiorców typu podatek od nieruchomości za miesiąc, w którym byliśmy zamknięci? Oczywiście, że tak. Wszyscy, którzy z mocy przepisów powszechnie obowiązujących nie mieli możliwości działania, funkcjonowania, po pierwsze, jeżeli funkcjonują w lokalach użytkowych należących do miasta lub spółek miejskich, mogą oczekiwać obniżenia stawek opłat do 1 złotówka za metr miesięcznie i takie działania podejmujemy. Zresztą w tej chwili też będzie nowe zarządzenie przedłużające okres obowiązywania tej niższej stawki do końca lutego. Natomiast jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, tutaj mamy 2 ścieżki. Można oczywiście korzystać z przepisów covidowych, ale można też korzystać normalnie z ordynacji podatkowej w ramach tych przepisów powszechnie obowiązujących, jeżeli podmiot znalazł się w sytuacji, która utrudnia mu funkcjonowanie już lub uniemożliwia, wówczas może zwracać się z wnioskiem do gminy o umorzenie bądź o złożenie na raty albo odroczenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości i to jest robione. Każda sprawa oczywiście jest rozpatrywana indywidualnie, ale w takich przypadkach rzeczywiście ta pomoc się należy i ona jest przyznawana. Trzeba tylko odpowiedni wniosek wypełnić i zwrócić się do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych naszego urzędu. Pan Tomasz: Panie Prezydencie, pro parkingowców, czy miasto planuje zrobić takowe na największych osiedlach? No jeżeli chodzi o parkingi osiedlowe, no to przede wszystkim należy to do administratorów tych osiedli, czy to spółdzielni mieszkaniowych, czy też deweloperów, którzy budują te osiedla, powinni przewidzieć tam odpowiednią liczbę miejsc parkingowych. Zwykle jest to między 1 a 1,5 miejsca na mieszkanie, w zależności od planu, od tego, jakie decyzje o warunkach zabudowy zostały
wydane. No jest to generalnie gestia tych, którzy planują tego typu przedsięwzięcia związane z budownictwem mieszkaniowym czy też usługowym. Natomiast miasto no, w największej części odpowiada za te parkingi, które znajdują się w centrum Szczecina, w tej części, która jest publiczna i powszechnie dostępna dla wszystkich. I tak to jest tutaj regulowane. Także budowanie parkingów osiedlowych raczej po naszej stronie nie będzie następowało, natomiast oczywiście te parkingi, które będą budowane w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, one też w wielu miejscach są przy osiedlach i też będą mogły być wykorzystywane dla potrzeb mieszkańców, którzy tam w okolicy mają swoje lokale. Pan Michał, panie prezydencie, dlaczego nie odpowiada pan na pytanie dotyczące projektu obywatelskiego w sprawie strefy płatnego parkowania? No nie odpowiadam, bo nie miałem takiego pytania, teraz mam, to odpowiem. Chcę powiedzieć, że strefa płatnego parkowania była przedmiotem dyskusji w zeszłym roku. Wówczas podjęliśmy decyzję co do jej poszerzenia i też zmiany regulacji i zmiany dotyczące abonamentów. Przypomnę, że od kwietnia abonamenty będą przysługiwały tylko mieszkańcom Szczecina na jeden samochód na osobę. Natomiast pozostałe osoby, które nie mieszkają w Szczecinie, takiego abonamentu nie będą mogły nabyć. Będą musiały opłacać po prostu postój za konkretne godziny. Jeżeli chodzi o termin obowiązywania, bo był rzeczywiście taki wniosek, aby wydłużyć czy przenieść w czasie wejście w życie tych zmian o 2 lata. Uważam, że ten wniosek nie jest zasadny, dlatego że wiązanie strefy płatnego parkowania ze Szczecińską Koleją Metropolitalną jest tylko częściowo rozwiązuje problem. Oczywiście Szczecińska Kolej Metropolitalna nie rozwiąże wszystkich problemów komunikacji publicznej miasta Szczecina. To jest oferta skierowana przede wszystkim do naszych sąsiadów, a więc mieszkańców Goleniowa, Stargardu, Gryfina, Polic, aby dać im możliwość łatwiejszego dostępu do miasta i żeby skłonić te osoby do podróżowania właśnie transportem publicznym, a nie własnym samochodem. Przypomnę, że z naszych analiz wynika, że każdego dnia do Szczecina wjeżdża około 80 tysięcy pojazdów z zewnątrz. W strefie płatnego parkowania mamy tylko kilka tysięcy miejsc parkingowych. Gdyby wszyscy chcieli zaparkować z zewnątrz, no takiej możliwości po prostu fizycznie nie ma. Porządkujemy te kwestie, chcemy doprowadzić do tego, aby rotacja miejsc parkingowych następowała przy zachowaniu pewnych przywilejów dla mieszkańców, szczególnie tych mieszkańców, którzy mają swoje lokale w strefie płatnego postoju, bo tutaj też przypomnę, że oprócz abonamentu ulgowego można mieć jeszcze specjalny abonament na konkretną ulicę, który będzie odpowiednio tańszy i będzie gwarantował możliwość, nie gwarantuje miejsca do parkowania, ale możliwość parkowania za tą niższą cenę na jeden samochód na lokal mieszkalny. Więc takie reguły zostały przyjęte. Ta liczba pojazdów, która jest w Szczecinie w tej chwili niestety no, nie pozwala nam stosować innych reguł czy łagodzić te restrykcje związane z parkowaniem, ponieważ doprowadzilibyśmy do całkowitego paraliżu komunikacyjnego w ścisłym centrum. Więc są to zmiany nieuniknione. Zresztą ta strefa płatnego parkowania w Szczecinie i tak nie będzie należała do najdroższych w Polsce. W wielu miastach te restrykcje są dużo kosztowniejsze dla kierowców. No i niestety tego w dużych miastach nie jesteśmy w stanie zmienić. Pani Monika, dzień dobry panie prezydencie. Czy jest w planach Szczecina stworzenie nocnej pomocy dla zwierząt? Z tego co wiem, aktualnie takiej możliwości nie ma w żadnej z istniejących praktyk. Pani Moniko, myślimy o tym w ramach projektu związanego z przygotowaniem i budową nowego schroniska dla zwierząt. Tak jest w tej chwili w trakcie realizacji, więc być może taka szansa będzie. Dużo tutaj zależy od chęci dostępności takich usług ze strony również lekarzy weterynarii, którzy funkcjonują w Szczecinie. Wiem, że dzisiaj sam mam psa, więc czasem też mam różnego rodzaju problemy. Zdarzają się sytuacje, że trzeba dość późno interweniować, no i to się opiera niestety tylko na relacjach osobistych z tymi lekarzami. Takiego dyżuru faktycznie w Szczecinie w tej chwili nie ma. Więc jeżeli się uda, jeżeli znajdą się chętni, aby to poprowadzić w ramach schroniska, oczywiście zaangażowanie też ze strony miasta finansowym w to przedsięwzięcie, wówczas będziemy taką pomoc uruchamiali.
Na dzisiaj takiej możliwości nie ma. Pani Milenka pisze: dzień dobry panie prezydencie, ponawiam pytanie kolejny raz, z nadzieją, że w końcu uzyskam odpowiedź. Bardzo dużo mieszkań miejskich ma toalety na klatce bądź na zewnątrz. Brak łazienki w domu to koszmar. Proszę postawić się na miejscu mieszkańców naszego miasta. Czy wiadomo, kiedy ten problem zacznie być rozwiązywany? Jest rozwiązywany w tej chwili, dlatego że cały czas prowadzimy modernizację lokali mieszkalnych i tam, gdzie jest to możliwe, gdzie warunki techniczne to pozwalają, staramy się, szczególnie w oficynach, te łazienki budować, tworzyć. Część mieszkańców może skorzystać z programu dotacyjnego i zrobić to we własnym zakresie. My zwrócimy część kosztów. Część mieszkańców oczekuje, że my to zrealizujemy i takie działania są podejmowane. Każdego roku jest pewna grupa lokali przewidziana do takiej modernizacji. Też niestety część osób nie ma na to ochoty, bo my zgłaszamy się z pewnymi ofertami i w niektórych miejscach kwestie związane z uciążliwością takiego procesu remontowego zniechęcają mieszkańców do podjęcia takich działań, czy umożliwia nam zrobienia tej łazienki. Natomiast ten proces trwa, będzie trwał pewnie jeszcze przez parę lat, ale chcę zapewnić, że każdego roku parędziesiąt lokali mieszkalnych my dostosowujemy do tych warunków, nazwijmy to normalności, bo łazienka jest normalnością, natomiast dużo, dużo więcej robią sami mieszkańcy, my to refundujemy i rzeczywiście to powoli przynosi efekty. Dziękuję wszystkim za pytania z różnych kwestii dziś. Życzę udanego weekendu, dużo zdrowia, no i mam nadzieję, że szczepienia w Szczecinie, tak jak w całej Polsce, ruszą i będziemy mogli powoli wracać do normalności. Dziękuję i wszystkiego dobrego.